ostatnim czasie coraz więcej kierowców dostaje zamiast mandatu karnego za swoje wykroczenia zwykłe pouczenie. I nie chodzi tutaj o pobłażliwość funkcjonariuszy policji, a o protest o nazwie Akcja 41. Nietypowy protest policjantów jest de facto całkowicie legalny i wiąże się z artykułem 41 kodeksu wykroczeń, w którym mowa, że w stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwrócenia uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego. Jeśli dana osoba wykazuje skruchę, policjant nie musi wystawić mandatu karnego. Policjanci biorący udział w akcji protestacyjnej chcą waloryzacji wynagrodzeń oraz podniesienia świadczeń socjalnych. Z informacji, jakie do nas docierają, do akcji 41 włączają się kolejne komendy, kolejni funkcjonariusze, więc zdajemy sobie sprawę i jesteśmy przekonani, że za niedługo obejmie ona cały kraj. Bo jak na razie premier Mateusz Morawiecki oraz jego rząd mają być głusi na postulaty funkcjonariuszy policji. Na razie nie wiadomo, czy zakończy się tylko i wyłącznie na pouczeniu rządu, czy większej eskalacji konfliktu i zaostrzeniu akcji protestacyjnej. Bartosz Bednarczuk, Silesia Flash.